To mieliśmy zrobić chwilę. Ale to jest po angielsku, więc ja będę wam musiał tłumaczyć, to jest useless. Bo to zero zabawy. Spartiatics! A jak ja to wybiorę, aha, to pokazuje procent potem, ile ludzi bierze też to. Dobra, zobacz, jaka kamerka. Chciałeś jak w środku kamerkę, pisałeś wielokrotnie. Urodź się bogatym, ale co? Biednym, ale że moralna rodzina, a to jest, że patusy. Ale to każdy bogaty jest trochę porypany, nie? Ty, no, zobacz. Wszyscy cię obrażają publicznie, ale tak naprawdę cię kochają. A tutaj, że wszyscy cię kochają, ale tak naprawdę cię nienawidzą. To wolisz ty. Trochę rozpieprzone to jest. Lewy przycisk myszki przetłumacz? Bo tego się... A nie, da się to zaznaczyć. Gdzie przetłumacz jest? Ja ślepy chyba. Ty, co jest? Zrób kupę w spodnie, sikaj się w gacie. Tłumaczenia, jak w tym, co oglądaliśmy. Czy nie obydwa? A, w miejscu publicznym, czyli na przykład Teregon wyszedł i się wyszczał w jakiejś bramie. A, w gacie, kurde. Zostań znanym influencerem w mediach społecznościowych, bądź znanym aktorem hollywoodzkim? Nie no. Czarne. Żyj na innej planecie, zamieszkaj na prywatnej wyspie. Wyspę wolę. Miej tylko 5 godzin dziennie w pełnej gotowości. Miej pełny 14-godzinny dzień, ale bądź wyczerpany. A, że tu jesteś zmęczony. Tylko 5 godzin dziennie jesteś git, a potem jesteś zmęczony. A tu 14 godzin. Ale tu jesteś 14 godzin wyczerpany, a potem jesteś 10 godzin git. To tu więcej jest godzin bycia gitem. Wyłysieć na stałe. Mieć niekontrolowany wzrost włosów. Czyli tutaj jesteś małopoludem, a tu jesteś łysy. Chyba łysy lepiej. Bądź liderem i podejmij decyzje za innych. Bądź naśladowcą, pozwól innym podejmować. Ja jestem reaktorem. Ja reaguję. Muszę wziąć lewe, bo ja reaguję. Jestem najlepszym reaktorem na tej planecie. Strać słuch lub wzrok. O kurde, tu jest ciężkie. Co byś wziął? Wiesz, jak stracisz słuch, dalej się w Robloxa dać grać, nie? Bo w Robloxie i tak nie ma dźwięków. Bez wzroku to co ja? Jak wymyślam monitor z wypustkami, to wtedy zagram bez wzroku w Robloxa, ale... Ale kiedy to będzie? Trochę Lipton. To słuch chyba wolę stracić. Ty nie masz obydwu? Umrzeć samotnie, mieć pełny pogrzeb? Nikt niech nie przyjdzie na mój pogrzeb. Co za różnica, w dupie mam pogrzeb. I tak nie będę tam obecny świadomie. Niech całe twoje życie stanie się filmem. Niech całe twoje życie zostanie zapisane w książce. Filmem. Bo wtedy ktoś mógłby na to zareagować. Mi tylko na tym zależy w życiu. Reakcja. Książki nikt by nie przeczytał. Umiejętność latania, możliwość stania się niewidzialnym. O kurde. Chyba latanie wolę. Nie, ja wolę lewo. Zawsze bądź słoneczny na zewnątrz, a że pozytywny. A tutaj, że... Cześć. Zawsze bądź ciemny na zewnątrz? Kurde. Nie, dobra. Mieć dodatkową rękę, mieć dodatkową nogę. No ja mam już trzy nogi. Czekaj. Ty, ale rękę mieć trzecią, wyobrażasz sobie to? Dwoma grasz w Robloxa. Nie, dobra, rękę miał, nieważne, nie. A trzecią, posiadaj dowolną zdolność do wyboru, na żywo w dowolnej serii, a bądź w dowolnej serii filmów, książek, a tutaj, że sobie wybierasz jakikolwiek skill chcesz. Ja bym chyba wolał prawo, tak szczerze, tylko bym musiał pomyśleć bardzo, co bym wybrał. No ale prawo to możesz być, wiesz, ty chyba, że patrz, wybierasz też świat Marvela, że tam jesteś, ale jesteś tam chłystkiem, że ci Hulk wmiażdży głowę w pierwszym ujęciu, trochę Lipton, chyba lewo. Jedz tylko słodkie, jedz tylko pikante, to ja nie lubię, słodkie, ja lubię słodkie. Czarny jakoś nigdy nie pasuje. Podwój bogactwo, czekaj. Pamiętaj cholera, nie mnóż przez... Podwój IQ, kurde, to to samo. Te obydwa mi nie idą dobrze. Ty, ale po co podwój IQ? To by coś dało? W sensie... W sensie rozumiem. Czy...
Czy to by się serio przełożyło, żebyś był takim popieprzenie genialny? Czy nadal byś był głupszy niż AI za 5 lat? Jak 0 razy 2? Dobra, biorę bogactwo, bo IQ i tak mam pod dostatkiem. Wyczyść pamięć, wyczyść swoje konto bankowe. Ale co to w dupę jest za wybór? Dobra, konto bankowe czyszczę. 0 równa się 0, a pamięć? Mieć wyjątkowo restrykcyjną dietę, zawsze miej zaparcia, czyli że zatwardzenie? Ty, ale ta restrykcyjna dieta to to, że wychudniesz do 30 kilo? Czy nie? Restrykcyjna dieta, czyli sama jarba i hot dogi z żabki? Kurde, ja już to mam. To biorę w takim razie, bo to git. Utknąć, żyjąc wiecznie, co? Miej jedno życie, ale dobrze je wydaj. Tłumaczenia są mocne, ale nie wiem o co chodzi. Co to znaczy, obydwa? To nie jest jej śmiertelność, bo co jest ten? Mieć świetną pamięć, mieć. Kurde, już wszystkie zrobiliśmy? To jest 10 wyborów? Przecież to było na samym początku. Ja już to brałem. Ze zwierzętami, mów płynnie we wszystkich językach. Po co mi, jak ja z nikim nie gadam? W sensie, czekaj, czekaj. Dobra, biorę zwierzęta. Mają bardzo silne wiosenne alergie. Kto ma? Bardzo zły szczep grypy każdej zimy. Czyli zawsze chorujesz na zimę, a tu zawsze na wiosnę. To ja wolę na zimę, bo i tak siedzę na chacie cały rok. Darmowe jedzenie na całe życie, darmowy gaz. Jedzenie. Mieć fizycznie znęcającego się partnera. Mieć emocjonalnie. Co to za wybór gówniany? Nic. Fizycznie UW? Dobra. Całą władzę na świecie, mieć całą wiedzę. Ty, ale jak będziesz miał całą wiedzę na ziemi, to przez depresję się wychuśtasz po 10 minutach. Useless trochę, tak szczerze. Bo byś wiedział nawet te najgorsze rzeczy. To ja biorę władzę. Zawsze bądź zimny. Co? Że zawsze mi zimno, albo że zawsze mi gorąco. Ale jak bardzo zimno albo gorąco? Trup? Jak bardzo? Minus 20 plus 20? Plus 20 to nic. 50? Zamień się w dowolny obiekt. Przemień się w dowolne zwierzę. Obiekt? A czy obiekt to na przykład reaktor? Tak, to obiekt. Stałbym się prawdziwym reaktorem. Podróżuj po kraju za darmo, ale tylko pociągiem. Podróżuj po świecie za darmo, ale tylko łodzią. To pociąg chyba lepszy, bo więcej chyba tego. Więcej opcji. Disco zero. Uratuj 10 osób, ale się poświęć. Pozwól. Kurde, misklik. Naprawdę. Ty, 60%, dobry wybór. Umieć tylko tańczyć, umieć tylko śpiewać. A gdzie trzecia opcja? Nic nie umieć. Śpiewać. Śpiewał dla widza, bo tańczyć to i tak tańczę na OF już. Zarabiaj 350 rocznie, okradając niewinnych ludzi, czyli wilk z Wall Street, tylko więcej zarabiał. Zarób 40 rocznie, pomagając potrzebującym. Teraz jest 40 tysięcy dolków. Jak ja? Ty, co byś wybrał tak szczerze? Ty, ale to nie ma sensu, bo lewe to większość ludzi na świecie robi. I jakoś nie mają z tym problemu. Jak ja okradam niewinnych ludzi? Znaczy reaguję na content, co dostarczają na YouTube'a. To jest trochę, w sumie masz rację. To biorę to. Co jest? Ale kłamcy. Schudni myśląc. Schudni jedząc. Ty, ale schudni jedząc? To w końcu znikniesz? Tak? No to dobrze, bo chciałbym. Być uderzonym raz dziennie. Być kopanym dwa razy dziennie. Kurde. Urządzić przyjęcie, weź udział w imprezie. Nie, ja nienawidzę. Ja na gotowe tylko lubię. O suchym pysku najlepiej iść. No nieważne. Mieć najmądrzejszego małżonka. Znaczy na krzywy ryj to się mówi, sorry. Najmądrzejszego małżonka, mieć najgorętszego małżonka. A, wygląd czy to drugie? Czy charak? Nie, to nie. Czy mózg? Co byś wybrał? Tak szczerze, ciekawy jestem. Lewo czy prawo wy byście wzięli? Ale wiesz czemu lewo ja bym ci powiedział, byś warto wziąć? Bo ty będziesz wtedy mózgiem. Ty wtedy nie odpowiadasz za wygląd. Związek to jest podział na role. W związku jest, tak? Jeden mózg jest. Jak są dwa mózgi, to jest za dużo. To jest konflikt interesów.
Ja mam na przykład 450 IQ, to jest wtedy konflikt interesów. Useless. Zmienić przyszłość, ale nie możesz przewidzieć konsekwencji. Czyli normalna rzecz. Widzieć przyszłość, ale nie możesz jej zmienić. Czyli to jesteś zwykły, a to jesteś spieprzy... Nie no, lewa jest do dupy. Po co mam oglądać, jak ja w tym czasie mogę w Robloxa grać? Mają dużą powódź. Aha, powódź czy suszę wolę? Źle. Super prędkość, super siła. Siła. Wtedy hejterków wyjaśnią. No tak to też, no bo oni ważą po 30 kilo. Nie posiadaj samochodu osobowego. Nie mieć i... Jop! Boże! Jezus Mario! Boże, przeraziła mnie sama myśl o tym! Sama myśl o tym na mikrosekundę mnie przeraziła! Mieć partnera, który cię lubi. Nigdy... Cześć, to jest bez sensu. A Kalipa, dzięki. A nie lubi! Nie lubi! Iluj. Mieć fotograficzną pamięć, być w stanie zapomnieć o wszystkim do woli. Chociaż tam to też spoko, jakieś fajne filmy zapominasz i jeszcze raz oglądasz. Ja widziałem w ogóle taki komentarz, to mnie podniósł na duchu. Pod jakimś tam filmem, jakimś shotem na YouTubie, że czekam aż będę miał demencję, żeby oglądać ten film codziennie. Jako nowy, no. Ciekawe. Teraz widzę, że jednak są pozytywy demencji. Znaleźć prawdziwą miłość, wygrać na loterii. A ile do wygrania? Szczerze, ile do wygrania? Jak 20 PSC w dupę? 50 milionów? Pewnie rubli. Zawsze deszcz, zawsze śnieg. Deszcz. Bo i tak się zanachacie. Bądź głupi, ale całkowicie pod opieką. Bądź mądry, ale w dużym stopniu na nim polegaj. Na kim? Jestem mądry, to biorę lewa. Mieszkaj w głośnym mieście. Mieszkaj w odosobnionym mieście 10 minut od kogokolwiek. By mógł wtedy głośno reagować. Wtedy byłyby takie live'y. Ty sobie nie wyobrażasz, jakie live'y by wtedy były. Takie reakcje by były. Podróżować przez świat. Pozostać w jednym miejscu. Poznaj wszystko, co ma do zaoferowania. Ale pytanie, bo podróżuj przez świat i na ile się możesz w jakimś miejscu zatrzymać? Sąsiad z 10 mil bym cię słyszał. No ale co, no 10 mil to luj. Minimum 20, nie, tu chodzi o ile maksimum. Na przykład na tydzień możesz w danym miejscu i cię skipują. Jak dowoli, no to wtedy to jest zwykłe życie, tak to. Nigdy nie doświadczaj szczęścia, nigdy nie doświadczaj smutku. Emocja czyli tu jesteś sigmą. Emocja neutralna, sigma. Jesteś sigmą. Po prawo. A tutaj szczęścia nigdy, to też tak naprawdę. Tylko, że tu nie ma opisu emocja neutralna, więc biorę to. Oddaj swoje życie w tej chwili. Miej teraz 100 dzieci, 100 razy 800. Okay. Zawsze utrzymuj to, czego chcesz. Otrzymuj to, czego chcesz. Zawsze miej rację. Ale co... To jest do dupy, bo co z tego, że masz rację? Nic się nie zmienia, a tutaj realną rzecz otrzymuję. Pamiętaj. Żydyzm. Moja religia. Mieć idealną urodę. Mieć doskonałość. Obydwa mam. Tak szczerze. Nie, widzowie, na poważnie się was pytam. Ale troll. No ale zobacz, nad urodą da się pracować, da się to ulepszać. Dieta, jakieś tam zabiegi, jakieś kosmetyki. A pamięć jak jeszcze bardziej, nie da się pod jakiś ten. Możesz coś tam poprawić, ale wiesz, jak masz ograniczenia genetyczne, to już luj. Chociaż tutaj też tak można powiedzieć. Obydwa są do dupy. Biorę pamięć. Być w stanie gotować jak profesjonalny szef, kuchni, śpiewaj jak... Nie lubię gotować. Jakbym umiał, to i tak bym tego nie robił. Jestem leniwy, fest. Robiłbyś to, jakbyś umiał? Ty, chyba że wtedy bym umiał te rzeczy, te takie, że prosty przepis, dwa składniki na YouTubie, a się potem okazuje, że to trzeba w dupę nie wiadomo ile rzeczy, ile skilla, ile godzin. To biorę lewo jednak. Być głupim i bezużytecznym. Być brzydkim i śmierdzącym. Szczerze biorę prawo, bo na kamerce i tak nie czuć, a nawet jakbym był ohydny,
Quasimodo pieprzony, i tak bym mógł reagować. Dalej moje życie by wyglądało tak samo. Dla wyglądu i tak mnie nikt nie ogląda, tylko dla boskich reakcji. Boskie reakcje na internet. Mieć 10 dodatkowych palców. Mieć 10 dodatkowych palców. Aha, tu jest, chyba chodzi o angielską wersję. Stóp albo u dłoni, bo to się po angielsku inaczej nazywa. Widzisz? To byś wolał co? U dłoni czy u stóp? Ja dłonie. Dziwnie by to wyglądało, ale... Bądź duchem swojej sympatii. Powiedz, że nie jesteś lubiany. Kim w dupę duchem? Lepszy Warcrafta byś był, jakby się u 20 palców. Mieć zdolność latania, a to było. A nie, oddychanie pod wodą. Niektórzy by w ogóle chcieli coś. Nieważne. Dobra, latania. Nie mieć przyjaciół. Mieć niewspierających przyjaciół. Czyli to obydwa nie masz. To jest wybór, tak to samo to obydwa są. Co roku podróżuj w nowe miejsce. Raz w roku odwiedzaj swoje ulubione miejsce docelowe. A czyli tu już nigdy nie wrócę w to samo miejsce, do dupy. Obydwa są gówniane. Ale chyba wolę już nowe, bo i tak... No, na tydzień czy dwa. Oglądaj tylko filmy, słuchaj tylko muzykę. Filmy. Czemu? Czemu? Jest tylko miejsca... O kurde. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Hej męczenniku, może ci ulżę w cierpieniu i zasystuję cię spod biurka w pewien sposób, którego to nie mogę powiedzieć gajbę. Dobra. Zawsze mieć suche oczy, zawsze mieć suche usta. O kurde, obydwa do dupy. Jak cię suszy w ryju albo oczy. Chodzi o to, że pić ci się chce ciągle? Oczy gorsze. Mieć basen w domu. Mieć domową wannę z hydromasażem. Czemu basen chcą? Ty, posiadanie basenu jest chyba trochę useless. Mieć przyjaciół, ale nie mieć rodziny. Mieć rodzinę, ale nie mieć przyjaciół. No lepszy bas i ten. Wanna z hydromasażem. Takie jacuzzi. Pokąpiesz się z kolegami? To muszę mieć basen? Wiesz, tu jest pytanie. No zależy, kto jaką rodzinę ma, bo rodziny się nie wybiera. Co jeżeli RNG da złom? A przyjaciół to ty sam dobierasz. W teorii dla większości ludzi to chyba prawe byłoby lepsze. Bo dużo ludzi ma lipę, nie? Ja bym chyba wybrał dla samego siebie lewa. Nie wiem, nic bym tu nie wybrał. Do dupy są obydwa. Podziękuj za każdym razem, gdy ktoś cię obrazi. Powiedz pieprz się za każdym razem, gdy ktoś prawi ci komplement. No, Sigma. Co? 14% Sigma? Pieprz się. Boli cię ząb za każdym razem, gdy coś zjesz. Zamrażaj mózg za każdym razem, gdy coś wypijesz. Kurde, przeskipowałem coś. Być w stanie uzdrowić każdego, być w stanie przywrócić zmarłych do życia. Kurde. Czyli jesteś Jezusem wtedy? Uzdrowienie biorę. Jak ktoś jest chory i umrze, możesz go przywrócić do życia? No nie wiem, czy to by tak ten... Co prawo i Grzegorz Floryda? A, i wspólny stream? Ty no, w sumie ta. Wspólny stream? I bym mu czas mierzył, na ile wstrzymał od... Jedz tylko ciasto, jedz tylko cukierki. Dobra, ciasto. Kłam dla przyjaciela, który zdradza swoją dziewczynę. Ha, że go kryjesz. Donieś na znajomych zdradzającego... Ty, ciężkie to jest. Zależy... Obydwa są ciężkie. Bo to zależy od relacji z danym tym człowiekiem. Czarne Sigma? Obydwa. Obydwa w pewnym sensie Sigma. Nie, ja bym wziął lewe, że udawałbym, że nic nie wiem, ale wiesz, starałbym się naprostować tego typka, że weź ty się ogarnij, co ty odpieprzasz, jakiś liść na łeb, wiesz, co chodzi o ojcowska listwa tematyczne. Ja kiedyś też policjantom zaufałem, ra. No i chyba możliwie najlepiej wybrałem, ra. Do szkoły pracy osobiście ucz się w domu. Ty, wolałbym to niż łazić. Otrzymać, znaczy ja to robię. Ale jakbym miał szkołę nadal, to chyba lepsza domowa szkoła niż zdalna, nie? Znaczy się niż... Nie, znaczy się niż ta... Jak to się nazywa? Nie zdalna, lepsza niż tamta. Tradycyjna. Otrzymać karę dożywotniego więzienia, kara śmierci. Dożywocie też tam z kolegami coś ten. Musisz zabić 5 osób, które znasz. Muszę zabić jednego nieznajomego.
No nieznajomego lepiej. RB, no jest i dla mnie nieznajomy. Miej niezawodny, praktyczny samochód. Posiadaj luksusowy samochód, który wymaga żmudnej, cotygodniowej konserwacji. No po co prawe brać? Prawe nie jest useless? Pij tylko wodę, ale jedz cokolwiek. Codziennie jedz te same posiłki. Tupa. Ty jerby nie... Nie, jerba to woda. Jerba to woda. Jerba to jest woda. Tak. Kurde, to źle wybrałem. Ja bym nie mógł z jerby zrezygnować. Bądź jedyną osobą, która żyje wiecznie. Bądź jedyną osobą, która nie może żyć wiecznie. O kurde. Poświęcasz się dla całej ludzkości. 8 miliardów. Czy oglądasz, jak te 8 miliardów kończy niczym Grzegorz? Z nudów bym umarł? Co ty gadasz? Jak ja bym żył wiecznie, to bym odpalił Robloxa na milion okienek, milion różnych klikerów bym grał i bym top 1 w każdym osiągnął, bo bym żył wiecznie. Nie wiem tak szczerze, co tu wybrać. Kusi mnie to bardziej, biorę to. Jestem egoistą i luj. Ale bym mógł streamować wiecznie dla was i dla waszych dzieci i dzieci tych dzieci i z tymi dziećmi się zaprzyjaźnić. Nie, czekaj. Rozpuść brwi. Rozpuść wszystkie włosy na głowie. Co zrobić? Być w stanie kontrolować pogodę, ale tylko w promieniu 5 mil. Być w stanie kontrolować globalną pogodę, ale przez 10 minut na raz. To do dupy jest prawe, lewe. Prawe do dupy, 10 minut? Nie być w stanie wziąć prysznica, nie móc ubyć z... Czekaj. Bo obydwa jakby nie są mi znane. Znowu leak. Ja pierdzielę, znowu leak. Ale tu się można wannie. Przecież to nie można wtedy? Miej udaną karierę bez miłości, znajdź swoją prawdziwą miłość, ale strać karierę. Czyli tu kończysz jako bezdomny, a tu jako Sigma, ale taki z depresją. Albo nie z depresją, może masz wypiewszony na to. Bo tam kończysz jako bezdomny. Być w stanie kupić miłość, być w stanie kupić szczęście. Ty, ale szczęście do pewnego etapu się da kupić. Jakieś do pewnego etapu życia. Dopiero później już ci mogą te rzeczy nie sprawiać żadnego szczęścia i tak dalej. Więc jakby to jesteś w stanie kupić. Chyba, że tu chodzi o coś innego, że depresji nie masz przez pieniądze. A miłości chyba się nie da kupić. W sensie możesz myśleć, że kupiłeś, ale tak naprawdę jesteś oszukiwany. Jesus. A tu byś mógł to zrobić. Więc to się wydaje bardziej... takie nierealne, więc lepiej to wybrać, bo to jest realne do pewnego etapu, więc to. Ty zobacz to! Mieć jedno zwierzę, mieć jedno dziecko? A, że mogę mieć więcej zwierząt, jakbym wziął prawe. Kurde. To do dupy. Mieć telekinezę, mieć niezwyciężoność. Co? Że jesteś niezniszczalny chyba. Opublikuj każdy tekst, który kiedykolwiek wysłałeś w internecie. Opublikuj każdą rozmowę telefoniczną, jaką kiedykolwiek miałeś w internecie. Co byś wybrał? Widzę tak szczerze. Ja chyba prawe, bo tego dużo mniej. Mniej żenady by się... Czekaj, żenady. No ja nie ma czegoś takiego. Jedno i drugie sprowadza się do lęki. Co ty mówisz? Żyj w warunkach stałej blokady COVID. Żyj swobodnie, ale ryzykuj rozprzestrzenianie się COVID. Bądź znienawidzony za to, że zawsze postępujesz właściwie. Bądź kochany za to, że zawsze robisz źle. Czyli patrz, lewo jesteś Batmanem. Batman. Rozumiesz? Nienawidzą cię, tak naprawdę jesteś dobry. A prawo to nie wiadomo. Jesteś typowym politykiem. Prawo to jesteś typowym pieprzonym politykiem. To lewe. Kontroluj pogodę za pomocą umysłu. Steruj zwierzętami. Jak by to wyglądało? Być tak jak w Simsach? Klikał se nim? Nie wiem, jak się kontroluje. Ty, czekaj. Lewe lepszy chyba. Utrata umiejętności czytania? Czego? Stracić zdolność pisania. Ja bym wolał stracić zdolność pisania, bo wtedy mógłbym czytać, co piszecie nadal, tylko bym wam nie odpisywał, ale odpowiadał, reagował na to. Boskie reakcje nadal w formie. Chodź wszędzie, biegaj wszędzie. Okay. Forrest Gump, iloj. Forrest Gump gameplay. Pełni jedno życzenie rocznie, bez zmiany przeszłości. Możliwość cofnięcia się w czasie i naprawienia jednego błędu rocznie. Życzenie lepiej. Co to za gówno? Utrata zdolności słyszenia, utrata zdolności mówienia. Jak mówię, to reaguję. Jak słyszę,
Ale ja też reaguję na to, co słyszę na live'ie. Obydwa nie. Obydwa nie, bo zabiorą mi możliwość reagowania. Nie, mogę jeszcze reagować mimiką. A tutaj? Nie wiedziałbym, na co reaguję. Utracę zdolność mówienia. Stałbym się mimem, iluj. Mieć długą, satysfakcjonującą karierę ze skromnym sukcesem. Krótka, ale bardzo udana kariera? A gdzie idzie więcej zarobić? Na OF? Ale nie z tych dwóch się pytam. Co mógłbym napisy włączyć? A, żeby słyszeć, ale to nie to samo. Gods of Sand, Zara. Nie wiem co, tak szczerze. Prawo? A idzie więcej zarobić? Zawsze masz ochotę zrobić kupę. Albo siku. O kurde. To tak jakbyś miał tego, raka prostaty czy coś takiego. Jak ci się ogleszczać, chce, bo się wyszczać nie możesz. Ale wiesz, że wtedy wystarczy się udać do czarnoskórego dwumetrowego kolegi? On to wysysa z ciebie, na poważnie ci mówię. Więc lepiej siku. No tak, tak, on z ciebie to wyssie. Stuknij się w palec u nogi za każdym razem, gdy idziesz. O Jezus. Potykaj się za każdym razem, gdy wchodzisz po schodach lub schodzisz. Gdy mniej... Nie, czekaj. Ale chyba tego... Ale potykaj to co? Że upadasz czy nie? Czy tylko tak... Coś takiego. To lepsze. Być w śpiączce rok. Być w więzieniu przez rok. Zależy. Jak lubisz w dupę to prawo? Ale moją czy twoją? Jakbym się schylał po mydło? Miej tylko spryt uliczny. Mądrość książkowa. Lepiej chyba lewe. IRL. Mądrość książkowa trochę useless. Że tylko z książek. Całkowicie. Mieć drukarkę 3D, która może produkować tylko jedzenie. Jedzeniem co mógł... Nie no, to jedzenie. No po co mi ten? Żyj bez mediów społecznościowych. Twitter, Instagram. A Twitch się zalicza? Na żywo bez platform To jest bez live'ów. To jest bez Twitcha i tak dalej. I YouTube'a, widzisz? Instagram, Twitter, jakiś useless, ścierwo pieprzone. Ja nawet bym się cieszył, jakby Twitter zniknął. Utknąć na ulicy do końca życia, utknąć w domu. Co pytanie? Przecież to dużo ludziom się przydarzyło. Useless. Umieć latać samolotem, umieć pływać łodzią. No prawo wziąłem, prawo. Dobra, ostatnie 5. Mieć dwie ręce, ale jedną nogę, mieć dwie nogi. Dobra, dwie ręce wolę. Co byś ty wolał? Chyba dwie ręce lepsze, bo przed kompikiem git. Mieć pokój na świecie, mieć świat, który nigdy się nie skończy. Czyli nie będzie wojny atomowej, ale wtedy też nie ma bomb atomowych, czyli ciągle się ktoś bije ze sobą. Ciągle jakaś mikrowojna wszędzie, albo w końcu wojna światowa. Do dupy, lepiej pokój. Ale czekaj, co znaczy nigdy się nie skończy? Czyli tutaj się może skończyć pokój, czy co? No ale to useless sprawa. Wszędzie trzeba jeździć na rowerze. Muszę polegać wyłącznie na komunikacji miejskiej. Ale... O pierdzie, to jest takie z dupy. Czekaj, co to? Umiejętność oddychania pod wodą, możliwość upadku z dowolnej No fall damage. Doskonały artysta, doskonałym matematykiem. No ja jestem artystą, doskonałym reaktorem. To ja już to mam, to chyba matematyk wezmę, co? Poza tym, wiesz czemu ja biorę matematyk? Bo artyści często źle kończą. Nierówno mają pod sufitem, odkleja im się, huśtają się często. Useless to jest. Ciągle coś nie pasuje. Matematyk tam se liczy, iluj. Jak matematycy tak samo? Matematycy i fizycy bomby atomowe robią. A tamci co? Co umie taki szarpidrut pieprzony? Powiedz mi, pobić cię w GTA? Komunikuj się ze swoim przyszłym ja. Przeszłym. Do dupy obydwa. Nie wiem. Nigdy nie zabijaj owadów. Niech ktoś umrze za każdym razem, gdy zabijesz owada. Ja pierdzielę. Ja i tak nie zabijam owadów raczej. Ale zdarza się jakieś parchy. Ale mogę je złapać i wypuścić za okno na przykład? Nypy? Jaki kolor ma mieć? Nie, nieważne. Dobra, to lewa. Bo tak niepotrzebnie ludzi ubijać. Miecie sobie z tego szefa kuchni mieć kierowcę. Szef kuchni. Dobra, ostatnio. Krzycz za każdym razem, gdy jesteś dotykany. Co? Zdrygaj się za każdym razem, gdy jesteś dotykany. Dobra, ostatnio. Ostatnio. Polisz stopy. Polisz rękę. Chyba rękę mniej... Topa może być, wiesz, obrzydliwa.
i tak dalej, wiesz, ktoś cały dzień zapieprza w glanach, ten ci daje taką, a dłoń to raczej nie są takie obrzydliwe, chyba że to dłoń jakiegoś tego robotnika po ciężkim dniu, taka szorstka łapa, jest dobra ręka, nie mów tak ty Penson, dobra wystarczy, dzięki Fisołaty za link do tego, fajna. Słyszysz krzyk, słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk, słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk, słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę